No i jesteśmy nadal, to znaczy... No może ustalmy kwoty. Znaczy, o jakich pieniądzach mówimy. Pani powiedziała tak, 250 tysięcy. 250 tysięcy wypłacano zaraz po katastrofie. To może no, pamiętajmy, pani, że nie wszystkim. Pani, nie, to nie pani powie po prostu, ile pani się domaga. Czy to jest jakaś tajemnica? No pewnie nie lubię o tym mówić również dlatego, żeby nie zniechęcać tych, którzy jeszcze mają to przed sobą, żeby czasem nie obniżali tych kwot, bo uważam, że nie powinni. A skąd się wzięła ta kwota 2 miliony złotych? To kwota prawdziwa? Prawdopodobnie z wyliczeń, no po pierwsze całej rodziny, a po drugie żeby była jasność. Wnioski, które były składane, nie były pierwszymi wnioskami. Właściwie ich złożenie miało charakter bardziej techniczny. Pierwszy raz te wnioski były składane w 2013 roku, dokładnie w tym samym celu, w jakim zostały złożone w 2016, czyli żeby przerwać bieg przedawnienia. Niezależnie od tego, jakie skutki to przynosi, bo na razie sądy to zawieszają, decydują o odroczeniu, to istotna jest sam techniczny czy aspekt, czyli przerwanie biegu przedawnienia. Pani cały czas mówi o procedurze. Ja pytam o kwotę, dlatego że to rzeczywiście ludzi bulwersuje. Oni mają prawo powiedzieć, no ofiary wypadków komunikacyjnych dostają dużo mniej. No i dlaczego? To znaczy, co? No pewnie dlatego, że to nie minister arabski nie ubezpieczył tych ofiar wypadków komunikacyjnych i to nie państwo polskie ponosi odpowiedzialność za śmierć, za brak ubezpieczenia ale życia tych, których wysyła służbowo w podróż służbową, do Smoleńska. Z punktu widzenia człowieka, który stracił kogoś bliskiego, to są no, drugorzędne właściwie rozróżnienia. Kto wysyła, czy państwo, czy zakład pracy. Nie, czy... podstawowe jest to, czy ktoś zawinił. Czy ktoś wobec tego człowieka, który zginął, zawinił. A jeśli zawinił, to tak, to uważam, że ten człowiek ma takie samo prawo, jak my domagać się od tego, kto zawinił odszkodowania. Nie obawia się pani, że będą teraz głosy pod tytułem, no tak, śmierć ministra jest ważniejsza niż śmierć zwykłego człowieka. Śmierć zawiniona przez państwo, czy brak ubezpieczenia jest oczywiście argumentem dla mnie pierwszorzędnym. To kończąc zupełnie wątek odszkodowań, dlaczego dopiero teraz? Właśnie nie dopiero teraz. Znaczy cała ta sytuacja, cały ten szum medialny nas o tyle zaskoczył, że po pierwsze to już wszystko było, tak, w 2013 roku. Teraz wydarzyło się dlatego, że znowu upływa ten trzyletni bieg przedawnienia. To państwo 3 lata temu złożyli oczywiście, dokumenty i nie dostali dotychczas pieniędzy. No pewnie, że nie. Nawet chyba specjalnie na to nie liczyliśmy. Chodziło tylko o to, żeby zachować prawo do wystąpienia z takimi roszczeniami. Gdyby w Polsce się władza nie zmieniła, tak, mogło tak być, to i tak te wnioski by były, tak, bo to nie jest dopiero teraz. To jest czyli po prostu tak, trzyletni okres przedawnienia. Przyszedł do rządu, do władzy PiS i wy... Nie, no w dodatku ja myślę, że w większości wypadków to są te same wnioski, które były 3 lata temu, tylko z nową datą, bo chodziło o techniczny techniczny wymiar. Pani Magdo, a nie boli pani to, że tak naprawdę no, utrwalił się trochę podział na rodziny pisowskie i rodziny niepisowskie? No nie wiem, ktoś tak złośliwie powiedział, że my się dzielimy na rodziny tych, którzy byli towarzyszami PZPR-u albo tajnymi współpracownikami i tych, którzy nie byli. Ja myślę, że to nie do końca prawda. No to jest nieuczciwy poziom. Wolę myśleć o tym, że jak tak naprawdę przychodzi co do czego, to rodziny mówią jednak jednej... No właśnie nie mówią. Jak przychodzi do ekshumacji, to rodzina wdowa po Arkadiuszu Rybickim, no człowieku jednak bardzo zasłużonym dla opozycji i z pewnością ani nie członku PZPR-u, ani nie tajnym współpracowniku, mówi nie, ja nie chcę żadnej ekshumacji.
Tak, to prawda, ale tak naprawdę, gdybym znalazła w grobie mojego męża Arkadiusza Rybickiego, to nie wyobrażam sobie, żeby rodzina państwa Rybickich odmówiła mi zabrania go do własnego grobu, tudzież nie wyobrażam sobie, żeby nie oddano mi ciała Tomka, jeżeli on spoczywałby w tamtym grobie. Ja przyjdzie tylko... co do czego, to tak naprawdę w tej kwestii, mogę pana zapewnić, sporu nie będzie. Znaczy każdy pewnie będzie chciał pochować własnych bliskich, to na pewno. Chodzi mi o coś innego, o coś większego. No, znaczy, czy naprawdę nawet w tej sprawie, która powinna ludzi jednoczyć, a już no, kogóż bardziej jak nie rodziny, no, rośnie podział polityczny. Ja myślę, że pozorny, że nikt nie będzie żałował odnalezienia własnego bliskiego, nawet jeżeli dziś przeciwko otwieraniu grobu protestuje. Trzeba brać poprawkę na silne emocje, jakie temu towarzyszą. Myślę, że tak naprawdę dyskusja jest o tyle akademicka, że my w gruncie rzeczy nie mamy nic do powiedzenia. To jest decyzja prokuratora i całe szczęście, że jak prokurator podejmuje decyzję, to nie musi liczyć się ze zdaniem rodzin, bo w wielu wypadkach rodziny mogłyby mieć, znaczy nie akurat nie w Smoleńskiej, ale powody, żeby zakazać otwierania grobu. Zostawmy już ekshumację, bo pani opowiadała o dość dramatycznym i bulwersującym wypadku, jaki miał miejsce właściwie nie wiadomo kiedy. No, zwłoki pani męża zostały zbezczeszczone, bo skradziono obrączkę. Znaczy, żeby była jasność, mamy za sobą 9 ekshumacji, wszystkie zwłoki zostały zbezczeszczone i to więcej niż tylko kradzieżą przedmiotów. Jeśli chodzi o obrączkę Tomka, to akurat Rosjanie dysponują pokwitowaniem polskiego urzędnika, który tę obrączkę od nich odebrał. To znaczy, że ukradł ją ktoś w Polsce. Ona zginęła w ambasadzie polskiej w Moskwie, bo nie zginęła, może tam dalej jest, tak czy inaczej ślad po niej zaginął, a człowiek, który kwitował Rosjanom odbiór tej obrączki, zeznawał potem w prokuraturze, że grożono mu nie wiem, wyrzuceniem z pracy, jeśli się będzie interesował dalszymi losami tego przedmiotu. Może nadszedł czas na to, żeby wrócić do tej sprawy. Dla mnie to jest oczywiście relikwia i bardzo chciałabym ją odzyskać, ale jeszcze bardziej chyba chciałabym wyjaśnić całą tajemnicę związaną z tajnym przewiezieniem do Polski rzeczy Tomka, bo one zostały wyodrębnione z tej ogólnej puli rzeczy, która potem trafiła do żandarmerii wojskowej w Mińsku Mazowieckim, przewiezione pocztą dyplomatyczną czy kapitańską i jak twierdzą, niekoniecznie zgodnie z prawdą urzędnicy MSZ-u, poprzedniej ekipy urzędnicy, spalone na trawniku archiwów MSZ-u przy ulicy Tanecznej. Tym dramatycznym epizodem musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo serdecznie pani dziękuję, że zgodziła się pani do nas przyjść i o tych wszystkich niewesołych wydarzeniach nam opowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, dziękuję państwu.